Nic tak nie łączy jak wspólna pamięć. Tym tropem poszli mieszkańcy gminy Janowice Wielkiej wraz z lokalną grupą działania Partnerstwo Ducha Gór, stworzyli lokalne archiwum społeczne. Na dedykowanej stronie znajdziemy kilkadziesiąt zdjęć, ciekawostek i wiele wywiadów z mieszkańcami. Chciałem po prostu opowiedzieć swoją młodość, bo to jest związane z tym, że młode lata spędziłem w Janowicach Wielkich. Uważałem, że to tak powinno być, żeby nie poszło to w zapomnienie, co kiedyś można było, jakby to powiedzieć, kiedyś widzieć. Janowickie opowieści to także trasa turystyczna z sentymentem. Wędrować po gminie możemy śladem 20 miejsc ważnych dla mieszkańców. Myślę, że to jest taka wiedza, której nie dotrzemy nigdzie więcej na normalnych mapach i tak dalej, tylko to jest coś ponadczasowego i nietuzinkowego. Na podsumowanie projektu przyszło kilkadziesiąt osób, każdy z historią swoją i rodziny, a także z pasją, która dla wielu, tak jak dla husyckiej roty, stała się sposobem na życie. Każdy z nas niesie jakąś historię swojej rodziny. W ogóle czas repatriantów, którzy tutaj docierali, jest bardzo ważnym okresem i bardzo często zwykłe rodziny mają niesamowite opowieści związane z tym. Były podziękowania, a także koncert. Jednak najważniejsze było to, co pomiędzy. Mieszkańcy przynieśli wiele starych zdjęć i jeszcze więcej opowieści. Historia nie powinna być zatracona. Te zdjęcia, które przynieśliśmy, to one nie zaginą. Fotografie na miejscu były skanowane. Znalazły się wśród nich prawdziwe perełki. Mamy zdjęcia fabryka papieru, tak? Mamy dwa zdjęcia prasy z wewnątrz, takie rzadko spotykane, jak również lwy, które były na drodze do strony Bolczowa zamku. W tym roku planowane jest tworzenie janowickiej kapsuły czasu. Będziemy tworzyć już historię na przykład klubu portowego, strażaków, świetlicy, urzędu, bo dzisiaj też taki temat wyszedł, szkoły, bo każdy z tych podmiotów, instytucji ma swoją historię po prostu. Oznaczonych na mapie będzie kolejnych 20 ciekawych miejsc. W każdej wsi pojawią się tablice z QR-kodem i rozwijane nadal będzie społeczne archiwum. Oprócz tego janowickie opowieści ukażą się drukiem.